40 postaci, bo to jest 40 postaci. Jesteśmy na etapie penetrowania tego tematu, więc też mam nadzieję, że uda nam się zadać bardzo dużo ciekawych pytań, opowiedzieć bardzo ciekawą historię, na którą Państwa zapraszam. Dziękuję. I kolejny w kolejce, to znaczy kolejna listopadowa Wasza Wysokość. Reżyserka i dramaturzka są, więc bardzo proszę o prezentację. Dzień dobry Państwu. Jestem reżyserem projektu Wasza Wysokość, projektu inspirowanego postacią, osobą Wandy Rutkiewicz. Ale chciałabym już na wstępie podkreślić, że jest to inspiracja. To znaczy, ten nasz projekt jest trochę taką fantazją artystyczną na temat tego, co by było, gdyby ktoś podobny do Wandy Rutkiewicz dzisiaj żył i wspinał się na szczyt z młodym pokoleniem wspinaczy. Drugą taką naszą inspiracją do podjęcia tego tematu były oczywiście wydarzenia na Broad Peak związane z programem Polski Himalajzm Zimowy. Powstał tekst, który mieliśmy okazję teraz rozwijać podczas rezydencji Sopot Norwich. Oddaję głos Ani. W celu do powiedzenia, że to jest, no ja nie wiem, przede wszystkim to jest tekst o alpinistach, o himalajistach, o w ogóle fenomenie chyba wspinania polskiego, bo trzeba wiedzieć, że jesteśmy fenomenem, byliśmy przynajmniej w latach 70. 80. na skalę światową w swojej pasji wspinaczkowej. No a tekst jest prostą historią, gdzie dwie pary, młodych i starszych, idą w góry i zobaczymy, co z tego wyniknie. W grupie weteranów alpinizmu pan Henryk. Ponieważ przypadło mi dzisiaj w obowiązku reprezentować moich koleżanki i kolegów, którzy, jak moja koleżanka powiedziała, wszyscy jesteśmy z różnych bajek, więc ja tylko ze swej bajki mogę powiedzieć za siebie, że staram się nałykać coraz więcej informacji na temat alpinizmu, którego nie doświadczyłem. I im dalej w las, tym bardziej po prostu nie wiem, co z tym faktem. Większy gór. Może jeszcze warto powiedzieć, że Jadwiga Jankowska-Cieślak? Jadwiga Jankowska-Cieślak, Monika Pikuła, Tomasz Tyndyk, no i Henryk, obecny. Tak jest. No bardzo dziękuję.